kiedyś graliśmy koncert w Piotrkowie Trybunalskim i facet krzyczał, żebyśmy zagrali coś Stachurskiego. To było jedno z... Tak, i ktoś też nas prosił, żebyśmy zagrali jakąś pieśń maryjną. Kropli się nie da podzielić na pół, zawsze powstają z niej dwie. I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg, zawsze zostawiam część mnie. Kropli się nie da podzielić na pół, zawsze powstają z niej dwie. I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg, zawsze zostawiam część mnie. To, że nie jesteśmy na takiej dużej imprezie, tylko niezależnej, niezależnym koncercie Kraków Street Band, to jest dla mnie coś fajnego, bo często jest tak, że takie duże imprezy wymuszają troszeczkę takie zmieszanie muzyki, nazwijmy to schlebiającej gustom szerokim i trochę mniej schlebiającej, i zawsze ta, my jesteśmy poszkodowani w tym, bo jakby z Disco Polo nikt nie wygrał. Najczęściej na tych imprezach typu Dni Miast czasem pojawia się przynajmniej coś takiego bardzo popowego i wtedy nam jest trudniej, bo ta publiczność się po prostu jakoś tak nie chce zmieszać ze sobą. Więc wolimy takie nawet mniejsze koncerty, ale właśnie niezależne. Ja wywodzę się tak naprawdę z bluesa. Od tego zaczęła się moja przygoda z muzyką i Piotr Grząsiewicz, który też jest współtwórcą właściwie, równorzędnym, Kraków Street Band, bo razem zakładaliśmy ten zespół. On też pierwsze kroki na scenie stawiał właśnie w projektach bluesowych i na pewno to gdzieś słychać. Bardzo lubimy też, też country, bluegrass, taką amerykańską muzykę, ale teraz grając polskie piosenki, bo nasza nadchodząca płyta jest cała po polsku, wiadomo, że troszeczkę musimy zmienić ten styl muzyczny. Bo to już taki tradycyjny, na przykład blues, zupełnie nie klei się z polskim językiem, bo on bezpośrednio wynika z melodyki angielskiego, no i często jesteśmy pytani, co to jest w ogóle za gatunek muzyczny i zawsze odpowiadam, że to są piosenki. Także no nie wiem, zapraszamy na nasze koncerty. Okoliczności, zbiegi, szczęście, przypadek i błąd. Nie chcą się w ogóle układać, choć nimi były i są. Wyraźniej niż my w świecie, świat w nas odciska ślad. I tylko ten na tej skórze mój podróży jest wart. Zmierzamy muzycznie w stronę autorskiej polskojęzycznej twórczości. Bo poprzednia płyta cała była autorska, ale była po angielsku. I to były fajne, napisane przez Tomka Kruka teksty. Aczkolwiek na tych koncertach czułem, że jednak ludzie nie rozumieją tych tekstów tak na bieżąco, na koncercie. Że to jest jednak pewna bariera, którą tylko niewiele osób może pokonać, że zna tak dobrze angielski, żeby na koncercie rozumieć teksty piosenek. I że dotychczas działaliśmy trochę jakbyśmy byli, nie wiem, bokserem, który używa tylko jednej ręki. I nawet mu nieźle idzie, no ale chcieliśmy włączyć do naszej walki drugą rękę w postaci tych po prostu polskich tekstów, żeby działać nie tylko warstwą muzyczną, ale również też tekstową, która jest w miarę chociaż zrozumiała. Zazwyczaj podczas każdego koncertu wychodzimy do ludzi na jedną piosenkę. No zakładam, że to nie jest już taki ogromny teren, że faktycznie nie ma to sensu. Jeśli gdzieś jest to ograniczone szczególnie jakimiś ścianami, gdzie się dźwięk może chociaż trochę odbić, to staramy się chociaż jedną piosenkę wykonać właśnie wśród publiczności bez nagłośnienia. To jest bardzo fajne, my to lubimy i publiczność też to bardzo lubi. No bo my kiedyś graliśmy na ulicy. No bo to chyba jest najlepsza szkoła, nie? Granie na ulicy.
To jest coś, no, to jest coś, coś bardzo fajnego, bo tam spotykasz ludzi zupełnie innych niż na koncercie. To trochę rozumiem w kategorii jakiegoś performance'u, nie? Że spotykasz ludzi, którzy w ogóle nie spodziewałem się kapeli, szczególnie dużej kapeli. I w tym ich codziennym biegu nagle pojawia się zupełnie niespodziewany element koncertów po prostu na ulicy i okazuje się, że oni wbrew temu, co sami mogliby o sobie myśleć, bardzo lubią muzykę, bardzo lubią taką muzykę, jak my wykonujemy. Dużo jest też dzieci, które są wspaniałymi słuchaczami i których no, rodzice co rzadziej zabierają na koncerty, a szkoda, bo dzieci świetnie reagują na granie na czymkolwiek. If it weren't for you, I know I'd be burning in.